Drodzy Państwo, długo czekaliśmy, ale doczekaliśmy się. Przed nami dzisiaj spotkanie, które otwiera zmagania w tej grupie UEFA Champions League. Już za chwilę transmisja ze Stamford Bridge. Jesteśmy na Stamford Bridge, gdzie londyńska Chelsea w deszczu podejmować będzie rywali. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, obok mnie na stanowisku dla komentatorów jest Jacek Laskowski. A przed nami dziś grupowy mecz UEFA Champions League. Emocji z pewnością nie zabraknie. Chelsea zmierzy się z Benficą. Tak, to pierwsze spotkanie fazy grupowej UEFA Champions League i pewnie nikt jeszcze nie myśli o finale. Ale żeby odnieść w tych rozgrywkach sukces, trzeba grać równo od początku. Chelsea w UEFA Champions League bywała już krytykowana, ośmieszana. Jej trenerzy niemal zawsze skupiali na sobie uwagę mediów, a mimo to nie można odmówić jej skuteczności. Charakterni szkoleniowcy, charakterystyczni zawodnicy. Drogba, Terry, Frank Lampard, a także Petr Cech, którego ochronny kask kojarzą nawet osoby oglądające piłkę od większego dzwonu. Wiele można powiedzieć o ekipie ze Stamford Bridge, ale na pewno nie można zarzucić jej nijakości. Taki wizerunek przyciąga kibiców, polaryzuje opinie komentatorów i uatrakcyjnia rozgrywki, bo kiedy gra Chelsea, choćby to była tak jak dzisiaj, dopiero faza grupowa, wiadomo, że zdarzyć może się absolutnie wszystko. Chelsea nigdy nie grała z polskimi klubami w żadnych rozgrywkach, ale raz przyjechała do Polski rozegrać dwa mecze. Było to jednak aż 80 lat temu. W 1936 roku Chelsea zagrała z reprezentacją Polski i z Wisłą Kraków, z którą zresztą przegrała, co wówczas wydawało się nie do pomyślenia. Z okazji stulecia klubu z Krakowa pojawił się pomysł ponownego ściągnięcia Chelsea, ale w końcu krakowianie zagrali z Sevillą. Chelsea straciła piłkę. Seferowicz. Julian Weigl. Popatrzmy, Benfica w natarciu. Kovacic. Kante. Mason Mount. No, może teraz. Ale świetna szansa teraz! Piękna interwencja. Piłka wychodzi za linię końcową. Rzut rożny. Zagrywa w okolice 9 metra. Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wybiciem. Sędzia postanowił wstrzymać grę. Jego udział w dzisiejszym meczu już się zakończył. Mam nadzieję, że tylko w dzisiejszym, bo to naprawdę wygląda niedobrze. Kovacic. Werner. I przy piłce Werner. Mateo Kovacic. Ależ przeczytał to jak profesor. Pierwszy mecz rozgrywek w jakimś stopniu zawsze weryfikuje plany trenerów. Jak sądzisz, Jacku, kto tutaj będzie rozdawał karty? Możliwości i doświadczenie Atletico Madryt predestynują ich nie tylko do wyjścia z pierwszego miejsca, ale też do udziału w finale. Rojo i Blancos są zorganizowani, twardzi fizycznie i nie pękają przed nikim. Chelsea z kolei jest zawsze mocna w Europie. Nawet jak czasem w kraju nie idzie im najlepiej, to w pucharach... Teraz na pewno! Niebywałe, no niebywałe, proszę Państwa! Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Bardzo dobry odbiór.
Początek fazy grupowej UEFA Champions League to zawsze szczególny moment dla piłkarzy. Jedni znają te rozgrywki na wylot, dla innych to okazja do debiutu. I jednym i drugim zależy na jak najlepszym rozpoczęciu zmagań. Poza tym przygląda im się przecież cały świat. Razem z kibicami liczymy dzisiaj na dużą dawkę piłkarskich emocji w wykonaniu gwiazdorów obu drużyn. Po obu stronach, jak sami Państwo doskonale widzą, nie brak wielkich piłkarskich talentów. Z przebiegu spotkania dowiemy się, które gwiazdy lśnią dzisiaj najjaśniej. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. No, groźnie zapowiada się ten atak Benfiki. Kante. Mason Mount. Zostawił za sobą trochę boiska. Mateo Kovacic. Timo Werner. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Oddali piłkę rywalom. Dla jedenastki Chelsea może to być trudna przeprawa. Piłkarze o tym wiedzą. Rywal ma w składzie równie wielkie gwiazdy. Kovacic. Świetne podanie za plecy rywali. Chelsea źle i przejmują rywale. Piłka idealnie za plecy obrońców. Z tej pozycji może uderzyć. Zablokowany strzał. Werner. Kovacic. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Pulisic. Czy będzie prowadzenie? No i mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Naprawdę doskonale się znalazł w tej sytuacji. Uderzył z bliska i nie dał bramkarzowi żadnych szans. Ktoś powie, łatwa bramka, ale zachował się tutaj jak prawdziwy lis pola karnego. Popatrzmy na rezultat. 1-0. I tak oto tracą piłkę. To może być wyrównanie? Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Wysoki pressing się opłacił. I proszę, udało się. Znów przy piłce. Będą szukać teraz okazji do kontry. Wciąż się przesuwają do przodu. Dośrodkowanie na środek pola karnego. Piłka przekroczyła linię końcową i będziemy mieli aut bramkowy. Dobry przechwyt Chelsea. Pora na ich akcję. No, odmierzył to idealnie. Christian Pulisic. Strzał został zablokowany. Kante. Kovacic. No, może być groźnie. Chelsea atakuje. Timo Werner. Mateo Kovacic. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Dobry pressing. Odebrał piłkę. Gonsalves, Rafa. Coś może się z tego rozwinąć. Zobaczmy, co zrobi. I piłkę przejmują rywale. Pierwsze 45 minut za nami.
Sędzia gwiżdże i zaczynamy drugą połowę meczu pierwszej kolejki fazy grupowej UEFA Champions League. No i znowu za darmo oddają piłkę. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Pizzi. Ależ przeczytał to jak profesor. Ładne prostopadłe podanie. Wybijają na rzut rożny. Będziemy mieli stały fragment gry. Dośrodkowanie z narożnika boiska. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Nie ma gola. Piłka odbita od poprzeczki. Wraca do gry. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejny. Dobry, wysoko postawiony pressing. Zobaczmy, może teraz. Takim strzałem go nie zaskoczą. Z bliskiej odległości naprawdę powinien się bardziej postarać. Seferowicz. I teraz Chelsea przejmuje piłkę. No, już blisko pole karne. Mateo Kovacic. N'Golo Kanté przy piłce. Ach, nie ma gola. Tuż nad poprzeczką. To częste przy uderzeniach głową. Trudno jest czasem utrzymać piłkę dostatecznie nisko. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Ostatni kwadrans zdecydowanie należał do gospodarzy, a do tego przewagę w posiadaniu piłki potrafią przekuć na okazje bramkowe i lada chwila mogą powiększyć prowadzenie. Teraz widzimy pokazany przez realizatora najbliższy mecz, którym będzie spotkanie w UEFA Champions League. Chelsea zmierzy się na wyjeździe z Atletico Madryt. Siłą UEFA Champions League jest jej elitarny charakter, a co za tym idzie konieczność walki w każdym spotkaniu, bo słabe zespoły tu nie grają, dlatego kibice kochają Ligę Mistrzów. Interwencja bramkarza udana, dalekie wybicie. Rafa. Ależ rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Piłka od nogi do nogi, ale teraz rywale przejęli. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Out dla Chelsea. Chelsea straciła piłkę. No, zastąpił bramkarza. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Werner. Piłka idealnie za plecy obrońców. To może być bramka. A jednak górą bramkarz. Pewna obrona w piekielnie trudnej sytuacji. Ręce same składają się do oklasków. Werner. Popatrzmy, Londyńczycy w natarciu. Ładna okazja. Pięknie się ten mecz układa dla Chelsea. Londyńczycy powiększyli prowadzenie. Teraz mają już dwie bramki przewagi. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Ależ on błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu. Teraz może spokojnie zejść w poczuciu dobrze wykonanej roboty. Masz rację, zaliczył naprawdę dobry występ. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Dobre, skuteczne podanie.
czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Pulisic. Mierzone prostopadłe podanie. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Szansa Benfiki. Ma wolne pole, no zdecyduje się na centrę. Ładnie, Thiago Silva, wrzutka nie dotrze do adresata. Skrzydłem ruszyli gracze Chelsea, mają sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Bardzo ważny teraz przechwyt w obronie. Mogło być szalenie groźnie. Mason Mount. Kante ma teraz piłkę. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. No, groźnie zapowiada się ten atak Benfiki. Pozostały ostatnie 3 minuty do końcowego gwizdka. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Jest okazja do strzału. Tak, piłka w siatce. Ładne wyjście z kontrą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna. Wszystko wydarzyło się w kilka sekund. W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Nie wiem, czy losy tego spotkania nie zostały już przesądzone. Jest 3-0. Otamendi. Gabriel. Jan Vertonghen. Koniec meczu. Po pierwszej kolejce zespół jest zadowolony, bo 3 punkty wywalczone teraz w UEFA Champions League mogą się przydać później. UEFA Champions League stawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może gubić punktów już na starcie. Zespół zagrał dziś bardzo dojrzale, kontrolował grę i mamy tego efektu. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Świetny występ. Solidnie pokazywał się przez cały czas. Wspomógł zespół w wygranej, a do tego sam raz umieścił piłkę w siatce. Ale świetna szansa teraz. Pięknie. Czy będzie prowadzenie? No i mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Nie ma go. Werner. Popatrzmy, Londyńczycy w natarciu. Ładna okazja. Pięknie się ten mecz układa dla Czech. Jest okazja do strzału. Tak, piłka w siatce. Ładnie.